Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patek 2703. I jeszcze przed Nowym Rokiem postaram się odnieść do tematu, o który tak bardzo mnie prosicie. A więc podsyłacie do mnie ten wywiad. Ja Wam powiem, że mózg lasuje. Ogólnie inteligencja jest tutaj niesamowita, naprawdę. Można wiele się nauczyć. Ale dobrze, odniesiemy się do tego fragmentu i. Ja to jakoś postaram się skomentować, aczkolwiek ciężko, no, bo tutaj nazwa, e, znaczy nawet tytuł mówi, takich imbecylów trzeba wyjaśniać, tylko szkoda, że e, człowiek, który to wypowiedział, mówi samo sobie, ale dobrze, zapoznajmy się z tym fragmentem. E, wiesz co, nie mieli nic, nie, nie mieli nic przeciwko, wiesz... E... Fajnie jest mu przypierdolić legalnie w mord, no bo jak zauważyliście, on ma brak zasad i brak w ogóle jakikolwiek honoru. I on dzwoni na policję bezpośrednio, jak byś go ruszył, dajmy na to, dajmy na to jakbyś wyszedł postawnie z nim na sylówkę, No to on dzwoni na policję. Wiesz, że że nie ma nie ma w ogóle ja, nie ma, nie ma w ogóle honoru, nie ma jakichkolwiek zasad. Labryga, ja wiem, ty może się dobrze bijesz, spoko, fajnie, trenujesz sobie sztuki, walki. Jeszcze dla, dla widzów, którzy są nowi na kanale, to tutaj chciałbym oczywiście przypomnieć, że nie jestem zainteresowany żadną walką, żeby ktoś nie pomyślał, że ja się pcham w to. Ponieważ ja wyznaję taką zasadę, że cyk można poglądać, niekoniecznie brać w nim udział. I jeszcze raz chciałbym tutaj przypomnieć a widzom, którzy są tutaj nowi, uświadomić, że odmówiłem wszystkim federacjom frikowym, w tym Fame MMA odmówiłem dwukrotnie udziału w cyrku. Także tutaj możecie być spokojni, nie szukam żadnej walki, żadnej konfrontacji, po prostu komentuję słowa Denisa Labrygi. I teraz tak. Ja nie wiem, w jakich latach wychował się Denis Labryga. Na pewno nie w latach 90. Muszę cię uświadomić, Denisie, może jak zapytasz kolegów starszych, to powiedzą tobie to samo. Ja też swoje przeżyłem. Przeżyłem swoje, wielu rzeczy się wstydzę, bo takich rzeczy trzeba się wstydzić, ale zwłaszcza bujek. Ale tutaj chciałbym cię uświadomić, Denisie, że. Wyjście na solówkę, co ja już tutaj skomentowałem też pod tym materiałem, wyjście na solówkę jest za obupólną zgodą, a więc dwie osoby muszą się zgodzić i wtedy to jest solówka. Ja nie wiem, czy to do twojego łba dociera, prawdopodobnie nie, prawdopodobnie nie. I nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że to do ciebie nie dociera. Jeżeli nie ma obupólnej zgody, to jest to normalne pobicie. I mówisz. Jak z nim wyjdę i go uderzę, no to on dzwoni na policję. Jeżeli Natan się nie zgadza, żeby była rzecz jasna, ja Natana nie bronię, nie są po jednych pieniądzach, wszyscy. Tylko ustalam tutaj, można powiedzieć, że fakty. A więc przedstawiam Denisowi Labrydza, jak to wygląda. Jakbyś się wychował w latach 90., to byś wiedział to, o czym wspomniałem wcześniej. A więc wyjście na solówkę jest za obopólną zgodą. Jeżeli jedna osoba się nie zgadza, nazywamy to pobiciem. I teraz ty jesteś zdziwiony, że Natan zadzwoniłby na policję. A gdzie ma zadzwonić? Na straż pożarną, kiedy ktoś go pobije? No, gdzie dzwonić człowiek, który został pobity? No, Denis, no rusz trochę ten te resztki mózgu, które prawdopodobnie masz. Gdzie ma zadzwonić człowiek, który został pobity? No gdzie? No chyba na policję. Teraz odwróćmy sytuację. Zobacz, Denis, jakie ty głupoty opowiadasz. Oczywiście możesz zapytać kolegów, czy to, co ja mówię, jest prawdą, bo ty nawet nie znasz definicji solówka. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś cię zaatakował z nienacka, z partyzanta cię ktoś zaatakował. Powiedzmy, zaatakował cię ze sprzętem, z bejsbolem. Połamał ci yy, nogi. Powiedzmy. I mówi do ciebie, wyskoczyliśmy na solówkę. No co, Denis? Z czym masz problem? Ty wyciągasz telefon, chcesz dzwonić na policję, zostałeś pobity. No, a on mówi: posłuchaj, przecież wyskoczyliśmy na solówkę. <tak>, tak solówka nie wygląda. A więc musisz zdać sobie sprawę, że to jest pobicie. Ja nie wiem, że to do twojej głowy nie dociera, ty nie możesz bić ludzi. To jest pobicie, to nie jest solówka. W momencie, kiedy nawet ktoś coś do ciebie powie na ulicy. I ty do niego wyskoczysz, a więc użyjesz przemocy, tak? Zastosujesz swoją idiotyczną zasadę, w której będziesz myślał, że to jest solówka, to to będzie pobicie. Tak? Ja nie wiem. Jedno mnie ciekawi, czy ty tak samo byś się tłumaczył przed sądem, powiedzmy, że no wyskoczyłem. Powiedzmy, że ktoś do ciebie coś powiedział na ulicy. Ty do niego wyskoczyłeś, pobiłeś człowieka. I w sądzie mówisz, że to była solówka. Co w nie chce, ci to była solówka. Dlaczego on dzwoni na policję? No tak to nie wygląda. Powiem wam, że to jest straszna patologia. W ogóle promowanie tego to jest patola. Straszna patologia. Na tym ucierpi młodzież. Na takich głupich gada... Na takiej głupiej gadaninie. Na takich głupich zasadach. Jeszcze raz powtórzę, Denis. Ja nie pochwalam tego, co działo się w latach 90. Ja wiem, że ty jesteś rocznik 95, więc wydaje mi się, że nawet nie masz prawa mówić o jakichkolwiek zasadach. Ale zapytaj kolegów starszych, to tobie wyraźnie powiedzą. Solówka, oczywiście, istniało takie coś, teraz może nie za bardzo, ale kiedyś coś takiego istniało w latach 90. i przede wszystkim było to za obupólną zgodą, a więc dwie osoby się zgadzają. Powiedzmy. Jesteś w klubie nocnym i macie do, do siebie problem. No, ty masz problem, powiedzmy, do Natana. Taki przykład daję, żebyś to zrozumiał. Aczkolwiek, jeżeli nie zrozumiesz, nie będzie to dla mnie zaskoczeniem. Ale powiedzmy, że jesteś z Natanem w nocnym klubie i macie do siebie problem. I ty mówisz do Natana, chcesz wyskoczyć na solówkę? I Natan mówi tak. I wychodzicie razem. Z klubu nocnego i załatwiacie to między sobą. Oczywiście to jest też niezgodne z prawem i tego nie popieram. Tak jak mówię, ja uczestniczyłem w kilku takich rzeczach i się tego wstydzę. Dla mnie to jest wstyd. Ale w tym momencie nazywamy to solówką. I nie, nieprawidłowo byłoby złamaniem pewnych zasad takich ulicznych, jak wy to nazywacie, jeżeli jedna z tych osób zadzwoniłaby na policję. No ta osoba, która przegrała rzecz jasna. Bo przecież idiotyzmem by było, żeby wygrany zadzwonił na policję. Ale w Twoim przypadku, Denis, wszystko mogłoby się zdarzyć. Wszystko. Mógłbyś wygrać i nawet zadzwonić na policję. Z niewyjaśnionych przyczyn. Dlatego Tobie tłumaczę, że jeżeli Ty wychodzisz za kimś z nocnego klubu, też przykład, powiedzmy za Nathanem, on nie chce z Tobą walki, on się na to nie decyduje i Ty go pobijesz, to mimo tego, że byłeś tylko tam ty i on, to nie była to solówka. To ty go po prostu pobiłeś. I w normalnym świecie, w prawym świecie, bo nikt nie chciałby żyć w świecie bezprawia, nazywamy to pobicie. I za to idzie się do więzienia. To niekiedy na długie lata. Zwłaszcza jeżeli są duże uszczerbki na zdrowiu tej osoby, którą pobiłeś. A więc Denis, troszeczkę ogłady. Ja myślę, że ty. Możesz się wypowiadać, bo żeby nie było tak, że ja tobie zabraniam. Że ja mówię, nie, ty nie możesz się wypowiadać. Nie no, wypowiadaj się, ale może niech ktoś tobie tego spisze na kartce, co ty masz powiedzieć. Bo to jest po prostu idiotyczne. I teraz może zapytaj się z starszych kolegów, co to jest solówka, bo ty możesz trafić na długie lata do więzienia. Jeżeli ty nie masz nawet pojęcia, co to znaczy. Bo ja sobie nie wyobrażam, że ktoś do ciebie coś powiedział na ulicy, że coś mu nie pasuje, a ty gościa bijesz i mówisz solówka. Dobrze, Mordeczki, kochane, wybaczcie, że wiele, wiele razy się powtarzałem, ale wydaje mi się, że do, do Denisa Labrygi inaczej by to nie dotarło. Także Denis musisz się nad sobą zastanowić i widzowie, wydaje mi się, że dobrze by było dla, dla młodych osób, żeby takie rzeczy negować, żeby. Żeby po prostu podchodzić do tego bardzo, bardzo krytycznie. Ja nie mówię, żeby zaraz wylała się tutaj fala komentarzy pod tym materiałem, komentarzy z wyzwiskami, ale warto wyrazić swoje zdanie negatywne na temat tego, ponieważ jeżeli nauczymy tak młodzież, no to młodzież będzie wychodzić na ulicę, bić ludzi, mówić, że uczestniczyli w, w solówce. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, cześć. I możecie. W sekcji komentarzy wyrazić swoje zdanie. Może się ze mną nie zgadzacie. Może macie inne zdanie na ten temat.